Witam Tobie, ja jestem Zanek, to jest szósty już odcinek Cywilizacji z dodatkiem Brave New World, gram Imperium Rzymskim. Jest rok 1260-123 tura, czyli w sumie już late game można powiedzieć prawie, bo ustawiłem limit na 250 tur. No, no nie, no połowa gry powiedzmy, no połowa gry w sumie praktycznie wychodzi z tego. Okej. Co się dzieje? W ostatnim odcinku zbudowałem Settlersa, chcę zbudować sobie tutaj miasto, mam plus 6 zadowolenia, więc na jakiś czas to wystarczy. No i szykuję sobie armię po to, żeby zaatakować Ashurbanipala, tutaj tą jego stolicę. Nie jest to może jakieś genialne miasto, bo on ma tylko tutaj jakąś jedną zwierzynę tak naprawdę, bardzo mało jedzenia, chociaż ma sporo jednostek żelaza, bo aż 6 w sumie jednostek żelaza ma to miasto, więc całkiem spoko. Okej, zaczynamy. Następna tura. W ostatnim odcinku chyba ten padła stolica. Stolica Boże Etiopii, Addis Abeba. Dobra, wyślemy robotników tutaj na tą wzgórze, żeby może coś robić. 5 tur. Buduje się Akademia Narodowa. Dobra, spoko. Tych można przesłać na drogę na razie, bo i tak nie mają co robić specjalnie z sobą. Ravenna zaraz ogarnie ryby, no za 8 tur powiedzmy, więc nie tak zaraz. Co on tutaj wytwen? Hiskańska jednostka konnicy, no okej. Dobra, to możemy właśnie sobie w tym miejscu zbudować miasto. Sięgnę do pszenicy za jakiś czas, do żelaza sobie na pewno kupię od razu kulturę. Więc wkulamy się tutaj swoimi robotnikami i niech ci goście od razu tam zaczną budować kopalnię. Dobra, tutaj ciśniemy i heja. W sumie tych robotników też poślę tam. Niech budują tą drogę po prostu w jakimś ekspresowym tempie. Tutaj kopalnia. No teraz tak, kolejne legiony na pewno mi się przydadzą. Koszary, mury. Co tu zbudować? W sumie tu można zbudować karawanę. Przesłać ją do Rzymu i z Rzymu gdzieś wysłać. Cumę, co może Cumę zbudować? Zakład kamieniarski, w sumie tak, tu są dwa razy kamień, więc to jest całkiem spoko opcja. Plus jeden zadowolenia i tak dalej, może targowisko. Na dzień dobry. Niech będzie targowisko. Ile on ma tych legionów, czy też w sumie zbrojnych? Raz, dwa, trzy ekipy zbrojnych. Tak, zbuduję sobie z dwa legiony jeszcze, trzy może i to powinno styknąć. Jeszcze jakieś manewry to odstawię jak zwykle tymi jednostkami. Pytanie tak o dwa albo trzy legiony, jeszcze jedną balistę i to by było całkiem spoko. Pytanie czy tych gości mogę upgrade'ować do rycerzy. To by było też spoko. Dobra, ich tutaj. Droga. Tutaj postawimy sobie gród. Teraz tak. Środka pól, czy oni ogarną te ryby? Raz, dwa, trzy, tak. To można wyłączyć. Teraz tak, kupimy sobie od razu kopalnię, znaczy w sumie to żelazo. Każemy budować robotnikom z miejsca kopalnię. Tych gości tutaj i heja. Czy to jest droga? Jest. To fajnie. Teraz tak, produkcja i co by tu wyprodukować? Myślę, że pomnik na dzień dobry. Technologia i co by tu zbudować? Prasę drukarską, mechanika plus prasa drukarska. To mi styknie, będzie zadowolenie jakieś. Wejdę w renesans, pełen wypas. Dobra, następna tura. Dwa punkty zadowolenia, no szału nie ma. Tutaj cyrku nie zbuduję, bo nie ma ani konia, ani kości słoniowej, żebym zbudował jakiś cyrk. I było dodatkowe jakieś ekstra zadowolenia z tego. 5 tur do cyrkus maximus i... Co jest? Rzym już nie buduje tego? A, nie mogą budować tej Akademii Narodowej, Boże, bo ten... Bo to miasto nie ma biblioteki. Dobra.
tak, kupimy bibliotekę za 300. Każemy im dalej produkować to. No i Rzym niech sobie dalej spokojnie buduje swoją Akademię Narodową. Dobra. Start produkcja i Ancjum. Co tu wyprodukować? Akwedukt, młyn. Niech będzie akwedukt. Tych gości tu, tutaj droga powstała? Tak średnio. Tych gości tu, a tych tu. Dobra, nasze rydwany niech się tutaj pokulają. Dobra, no to droga trochę mnie będzie kosztować do tego Aretum. Aretium. No dobra. Buduje się, kurczę, karawana, więc jakoś to pokryje chyba koszty tej drogi. Powiedzmy, poza tym powstanie szlak handlowy pomiędzy Aretium a stolicą, czyli Rzymem, więc zawsze jakieś pieniądze z tego też wpadną. Będziemy się osiedlać tam, gdzie chcemy. No ten się już bulwersuje, że im coś tu... Jezus, tak daleko są i tak się bulwersuje? No w sumie tutaj niby blisko teoretycznie. Do niego. O, moje miasto stało się religijne. No co za wypas po prostu. Które? Pewnie te nowe, dokładnie. Jeden wyznawca to jest buddyzm? Nie. Przegląd religii. Religie światowe to jest hinduizm. Co mi daje hinduizm? Wierzenia. Polska inspiracja, wyznawca. Każdy cud świata w mieście zapewnia dwa wiary. Super. Ceremonie pogrzebowe, założyciel. Plus jeden zadowolenie za każde dwa miasta wyznające tą religię. Też spoko, to w sumie tylko bonus dla niego tak naprawdę. Panteon, co on sobie wybrał za Panteon? Plus jeden do wiary z pól pustyni. Ciekawe. Coś jeszcze? 20 siły bojowe w pobliżu sojuszniczych miast wyznających daną religię. I co? Budowa jednostek lądowych sprzed ery przemysłowej za wiarę. Gościu jest chyba nastawiony na wojnę, jak widać, z tą religijną jakąś. Przynajmniej. Czy taka sobie ta jego religia, jak dla mnie. Chociaż jakieś tam bonusy są chyba. Dobra, tutaj powiedzmy targowisko. Tutaj co? Zakup. Za wiarę mogę kupować? Tutaj nie. A tu mogę kupować za wiarę w takim razie? Tak, mogę kupować wojowników, balisty za wiarę. A, całkiem spoko. Ale myślę, że i tak nie będę rozwijał tej religii jakoś bardzo mocno, bo już tak naprawdę mi się nie opłaca. To i tak tylko jest z przetery przemysłowej jednostki mogę kupować, a ja już jestem praktycznie w renesansie, więc no, szczerze mówiąc, ta religia już mi się tak niezbyt przyda do czegokolwiek. Nie będę się bawił w budowanie świątyń i tak dalej, bo to zbyt drogie jest. Wolę sobie po prostu pobudować klasycznie te jednostki wojskowe i tyle. Dobra, czy ja mam żelazo? Jeszcze nie. To niech zrobią balistę, okej. Okay. Ile to stało? 18 tur. Ile tu jest obywateli? Coś takiego. Całkiem niezła produkcja. 11 jedzenia. Co by tu zrobić? No, naprawdę sporo jedzenia tutaj jest. 10, 11. Ile ten Rzym ma? 6 jedzenia. Suma ma 11. W sumie może mieć jeszcze więcej. Tylko, że to miasto nie jest koło ten. Koło rzeki, trochę szkoda. Jak to zrobić tutaj? No nic, ci niech sobie na razie odpoczywają. Teraz tak, to można przesłać do Rzymu. W sumie może tak, jeszcze jedną tutaj jednostkę karawany zbuduję. Dobra, tutaj jeździ sobie karawana, do Czołki jeździ i do Lawenty. W sumie gdzieś jeszcze można posłać tą karawanę. Chyba do Kusa wyślemy sobie ją na początek.
Albo tutaj przynajmniej. Dobra, co tu się dalej wydarzyło? Tak, ci goście nie budują drogę. A, ci też. Tych robotyków już nie będę gdzieś nigdzie wysyłał. Więc następna tura. Mogę się upgrade'ować do rycerzy? Mogę. To miodzio. To w takim razie tych gości też weźmiemy i sobie ich upgrade'ujemy. Okej, następna tura. No i jakoś ta armia zaczyna wyglądać. Kurczę, z 6 jednostkami żelaza, które za chwilę dostanę, to tych, kurczę, blade zbrojnych czy też legionistów będę mógł sobie trochę zbudować. No ten dalej posiada 3 jednostki. Jakiś tam łuk kompozytowy i coś w tym stylu. Coś takiego. Miasta, które wszyscy chcemy odwiedzać. Rzym na 4 miejscu. Hehe, całkiem nieźle. Okej, jest karawana. Poślemy ją do państwa miasta. Została nam Laventa. Trochę daleko, ale raczej obozów barwów tutaj nie napotkam żadnych już. Teraz tak, co tutaj? Zakład kamieniarski. W sumie styknie, bo jest zadowolenie, nawet jedno, 0 zadowolenia znowu. Dobra, rycerzyki Heja. Tych można upgrade'ować. Teraz tak, tutaj znowu do przodu, tu też. Tutaj dróżka. Tych gości tutaj powiedzmy, kupimy pole od razu. Ten jedwab. I spoko. Dobra. Okej, ci nic nie robią i następna tura. Co to następne będzie? Sól za 7 tur. Okej. Szkulał mi się tutaj. Chciałem tutaj wjechać tymi rycerzami w to pole. Szlak handlowy do Laventy. No miodziu. Koniec jedwabiu od pacza kuteca. W sumie jedwab to ja za chwilę będę miał swój, więc tak naprawdę już nie potrzebuję tego jego jedwabiu. Ale zobaczymy, może ma coś nowego. Jedwab, przyprawy, marmur, perły. No perły bym od niego wydębił. Ale nie, nie chcę na razie. Dobra. W sumie to mogę mu sprzedać te złoto. Pytanie, czy on ma jakieś ekstra złoto do ten, które mógłby mi dać. 13 złota. Nie, nie, ziom, ja chcę naturę to złoto. 19. Natura ma minus 4. Ło, to bieda. Dobra, to nic, do widzenia. A Kaziu, czy coś ma fajnego? Pozdrawiam cię. Ja cię też. Zamieniam się w złotą naturę. Zobaczmy, konie. Jak ci się podoba moja oferta? A to? Powiedzmy zadyszkę? Nie. 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 Okej. Złoto natura. Jak ci się 7 natura plus oferta? Konie? Arius Sirius? Coś takiego, na coś takiego mogę się zgodzić. Porządku. Chciał wydębić konia ode mnie, skupany, no. Dobra, produkcja i co tutaj wyprodukować? No tak, kaplice to już sobie podziękuję, kaplice. Koloseum, w sumie Koloseum to byłaby dobra opcja, bo to niezadowolenie jest dość spore, albo je kupię sobie po prostu. Nie, Koloseum kosztuje mnie 370, dobra. Kupimy sobie Koloseum, bo złota trochę jest. Teraz spichlerz niech będzie i Heja. Produkcja. O nie, to nie tutaj kupowałem Koloseum, tutaj kupowałem Koloseum. Amfiteat, kultura, w sumie niech będzie amfiteat, kultura się przyda, chociaż może najpierw pójść. Zaraz, nie no, spichlerz też kupiłem, ale fajnie. Dobra, to w takim razie amfiteatr. Zostało mi 100 złota, no troszkę się zagapiłem. Świątynia, to tutaj poproszę młyn wodny w takim razie. Jak to wygląda w ogóle? Produkcja i zarządzanie tymi ludkami. Jeden gościu w targowisku. Jeden jedzenie. A, no bo jest niezadowolenie, dobra. Wszystko jasne. Tak, tymi ziomkami przejdźmy tu. Ci niech budują drogę, a ci niech w sumie też budują drogę. Rycerz. Rycerz niech sobie kampi na tej górze. Ten rycerz niech sobie kampi tu. No i następna tura.
Pytanie, jak wygląda moja armia w ogóle w demografii? Żołnierze siódme. W sumie mam 20 tysięcy mniej od pierwszego gościa, więc... Najgorszy gość ma 25 tysięcy żołnierzy. To mam 3 razy większą armię od niego, a jestem siódmy i tak. Pisimiennie dziewiąte. Zbiory piąte. No tutaj troszeczkę jest kiepsko ze zbiorami. No tutaj ktoś zdecydowanie mnie wyprzedza. Wielki pisarz, to fajnie. Tylko pytanie, czy ja... Co to mi daje? Wielcy kupcy pojawiają się 20, bo otrzymujesz dwukrotnie więcej złota za misji handlowych. Lanknetrze i tak dalej. Ceny przedmiotów w miastach są są 25% tańsze, plus 1 do nauki za każdą mennicę, targ, bank i giełdę. No dobra, pójdziemy sobie najpierw w to chyba, bo tych wielkich kupców to jej tak jakoś tam specjalnie nie generuje dużo. Dobra, czy ja mogę umieścić gdzieś to wielkie dzieło? Przegląd kultury. Tak, mam kurczę dwa amfiteatry jeszcze. Dobra, to sobie napiszemy znowu wielkie dzieło. Poszedłem w las. No i miodzio. Poszedł sobie w las. Czy tak? Neapol ma karawanseraj? Nie. No dobra, niech się pokulają do Rzymu w takim razie. Tak, ten gościu tu, ci goście tu. Tu poproszę drogę, a tu poproszę farmę. Dobra. Jest 6 jednostek metalu ogarnięte, żelaza, więc całkiem spoko. Jak wygląda tu produkcja? Zero jedzenia, no, troszkę kiepsko. Jest cały czas niezadowolenie. Dlatego mam kurczę na minusie wszystko. Circus Maximus. What the hell? Czemu oni nie budują tego cyrku? Boże, nie. Serio? Tutaj muszę zbudować to cholerne koloseum? Nie, tu jest koloseum, dobra. W takim razie, please, przełącz się na Circus Maximus, 6 tur. Dobra, jedziemy z powrotem z tym cyrkiem. Zapomniałem, że to się wyłączy, gdy zbuduję to miasto i nie będzie kolejnego ten... koloseum. A tutaj co by można zrobić? Tutaj zacznę budować w takim razie albo balistę, albo... No dobra, nie będzie balista, to już miałem budować tą balistę jakiś czas temu. Czy ja mogę wkroczyć tutaj? Niezbyt. Dobra, sfortyfikujemy to sobie, ekipę, albo... O, Lawenta taka zadowolona. Miodzio. Dobra, to chyba mam już... A nie, to dopiero się wycięli las, jeszcze nie ma plantacji. Zapłacicie za to, no już tam ostro się tutaj, powiedzmy, kłócimy z paca kutecz. Nazwy mnie rozwalają. Mechanika. Całkiem spoko. Mogę chyba upgrade'ować sobie łuczników na kuszników. Tylko ile mnie to będzie kosztować? 70 sztuk złota. To sporo. No ma 30 natury, więc to też jest sporo. Teraz tak, gdzie to przesłać? Aszur, coś tam i Vicinilis. Wilkas. Dobra, to piśniemy do Wilkas. Tego typka chcę zaatakować, więc specjalnie nie chcę mi się inwestować w handel z nim, bo te wszystkie karawany by zginęły. Szlaki handlowe się zwiększają. Czy chcę budować tą przystań? Chyba na razie nie. Niech będzie akwedukt, bo i tak szlaków morskich na razie nie posiadam. Tutaj można przesłać i zbudować na soli jakąś kopalnię, wieliczkę jakąś. To jest, nie, to jest marmur, myślę, że to jest sól. To jest marmur. Czy ja mam marmur? Nie mam. To miodzie, będę miał marmur. Dobra, spoko. Kolejny surowiec luksusowy. Będą 4 punkty zadowolenia, więc całkiem fajnie. Pytanie, czy tutaj warto się przerzucić jakimś stateczkiem i zobaczyć, co tu się dzieje. Ten gość już tu pływa. Inka. Inkowie już tu zwiedzają sobie. Dzień uwielbienia dla króla. No i wszystko po prostu. To mi się podoba. Okej, ci już ogarnęli te ryby, więc można zrobić kuter tutaj i przesłać go w to miejsce. Teraz tak, tych mogę upgrade'ować. Tych też mogę upgrade'ować, to w sumie to zrobimy. O, 50 hajsu natury, całkiem spoko. No tych, żeby upgrade'ować, to minie 100 lat, zanim ja ich stamtąd zabiorę.
No ale co zrobić? Okej, okay, Nextura 2, niezadowolenia cały czas. No, to poproszę marmur, czy jak skończą budować tą, to będzie 8 zadowolenia w sumie, więc całkiem sporo. Tu jest sól. Tu jeszcze jedno miasto by spokojnie można gdzieś zbudować. Myślę, żeby było całkiem spoko. Tutaj nawet miasto na tej pustyni można by spróbować pobudować. Gdzieś tutaj na przykład są ryby, owce, bydło i marmur kolejny. Wlewanie metalu, nice. Szybko ta nauka mi postępuje, jakoś całkiem spoko chyba. Dobra, tych gości, Boże, pokulajmy gdzieś tu. Powstała balista. Trzecia, to teraz wyprodukujemy sobie legiony. Let's go. A Rzym, co Rzym może zrobić? Świątynia, warsztat. No, warsztat jest całkiem spoko, ale myślę, że pójdę sobie w akwedukt na początek. Okej, zyzy. Ci goście się mnie fortyfikują. A, tak patrzę, kurczę, na zegarek. Ile ja tu już pykam w ten odcinek, chyba żeby nie było za długo. W sumie to już chyba czas minął na ten odcinek, Jezus Maria. Nie wiem, ile ja w niego teraz pykam, Boże, nie spojrzałem na zegarek. Dobra, to zrobimy jeszcze jedną turę. Całkiem fajnie. Dobra, jest plus zadowolenia z jedwabiu, więc całkiem spoko. Szczerze, zbudował tą popularną epopeję. Jest Akademia Narodowa, dobra. 36 nauki, spoko. Okej, okay. Tak, ci niech budują farmę, a tych prześlemy tutaj i niech zbudują chyba kolejną farmę. Dobra, tych robotników można stąd zabrać, bo jest tutaj wystarczająca ilość już wszystkich robotników. Tak, kuter się buduje, to spoko. Tutaj się wszystko buduje. Luz, zobaczmy na demografię. PKB drugie. Polska nie jest na pierwszym miejscu, spadła. Ląd 7, żołnierze 7, akceptacja 8, piśmiennie awansowałem, populacja 5, też awansowałem trochę, chociaż pierwszy gość ma 5 milionów ludzi, no to fajnie. A jak wygląda punktacja? Jezus. Poczakucet 600, Polska 500, ja 382 punkty. Are you serious? No okej, okay, to ja będę kończył ten odcinek, bo w sumie chyba już się i tak zasiedziałem trochę za długo. Więc dzięki wielkie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej.